Cześć, z tej strony Gosia z Tuczytami. Zapraszam Was na specjalny wigilijny filmik. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam opowieść wigilijną Charlesa Dickensa i bardzo często wracam do niej myślami właśnie w okresie świątecznym. Ale dopiero niedawno dowiedziałam się, że Dickens nie napisał jednej opowieści wigilijnej, tylko stworzył całą serię takich utworów i o tym właśnie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Część historii, o których będę mówić, była wydawana już nieraz. W moje ręce wpadły przepiękne wydania z wydawnictwa Zysk i Spółka. Opowieści wigilijne Świerszcz za kominem oraz najnowsza, trzecia część opowieści wigilijnych z podtytułem Czym jest dla nas Boże Narodzenie? Zacznijmy od tego, czym te opowieści wigilijne w ogóle są. Faktycznie zwyczaj tworzenia opowieści wigilijnych zapoczątkowała ta jedna, najbardziej znana, którą potocznie nazywamy właśnie opowieścią wigilijną, a która naprawdę ma tytuł Kolęda prozą. Opowiada ona historię skąpca Scrooge'a, który zostaje zmieniony przez duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt, które nawiedzają go w nocy. Kiedy opowieść wigilijna ukazała się po raz pierwszy, odniosła ogromny sukces i dlatego Dickens postanowił kontynuować tę tradycję i wydał dużo więcej tego typu historii. Pierwsze opowieści wigilijne, o których za chwilę Wam opowiem, były wydane w tomach zbiorczych jako książki, natomiast następne wydawane były w gazecie prowadzonej przez Dickensa. W tym pierwszym tomie opowieści wigilijne znajdziemy właśnie kolędę prozą, o której nie będę Wam dzisiaj opowiadać, dlatego że jest to najbardziej znana historia i myślę, że ona wciąż jest jedną z najlepszych. Bardzo lubię wracać do tej historii, bardzo lubię różne nawiązania do opowieści wigilijnej, które pojawiają się w różnych filmach i innych książkach. I oczywiście warto do niej wracać, ja też mam nadzieję, że niedługo wrócę do opowieści wigilijnej, do kolędy prozą i przeczytam ją jeszcze raz. Natomiast skupię się na innych utworach, które są zdecydowanie mniej znane. W tym tomie wraz z kolędą mamy też utwór pod tytułem Nawiedzony, który pod pewnymi względami jest do kolędy podobny. W Nawiedzonym profesor uniwersytetu, chemik, zawiera pakt z duchem. Ponieważ dręczą go nieprzyjemne wspomnienia dotyczące zmarłej siostry, postanawia, że nie chce niczego pamiętać i duch zapewnia mu taką możliwość, usuwa wszystkie jego wspomnienia, ale równocześnie przekazuje mu taką zdolność do usuwania wspomnień innych ludzi. W wyniku tego sam nawiedzony staje się zgorzkniały i przestaje darzyć wszystkich dookoła ciepłymi uczuciami, choć wcześniej był znany jako człowiek dobry, jako człowiek czuły. I gdy spotyka kolejnych ludzi, to im również przekazuje ten, jak się okazało, niezbyt przyjemny dar. Jak widzicie, znowu mamy tutaj motyw działania sił nadprzyrodzonych i znowu duch pokazuje nam, dlaczego wspomnienia są ważne i w jaki sposób wspomnienia kształtują nas i w jaki sposób wspomnienia wpływają na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jest to również opowieść o tym, że powinniśmy pamiętać naszych bliskich, nawet jeżeli te wspomnienia są dla nas bolesne, bo ta pamięć jest naprawdę ważna. W kolejnym tomie mamy trzy inne opowieści wigilijne. Pierwsza z nich to Świerszcz za kominem. Jest to historia pewnego pocztyliona, który ma młodą, piękną i bardzo kochającą żonę i którego spotyka pewna przykra sytuacja. Mamy tutaj szereg rozmaitych postaci, niektórych bardzo zabawnych. Wszystko dzieje się w okolicach fabryki zabawek, w której szefem jest pewien bardzo niesympatyczny człowiek, którego opis zaraz Wam przeczytam. Tackleton zatem, producent zabawek, był człowiekiem, którego powołanie rodzice i anioł stróż pojęli niestety opacznie. Gdyby go wykreowali na lichwiarza, surowego prokuratora, szeryfa czy komornika, już od najmłodszych lat mógłby dawać upust swej nieżyczliwości do ludzi, a wtedy, kto wie, może na koniec dla samej radości odmiany mógłby się stać odrobinę bardziej przyjazny i miły. Skoro mu jednak przyszło męczyć się i dusić w łagodnym zabawkarstwie, prywatnie stał się udomowionym ludojadem, który wprawdzie nie bogacił się dzięki dzieciom, ale był ich nienawistnym wrogiem. Zabawkami gardził, sam za nic w świecie nie kupiłby ani jednej. Jeżeli czuł jakąś satysfakcję, to wtedy, gdy posępne i wredne miny zdobiły twarze tekturowych farmerów wiozących prosięta na targ, woźnych sądowych obwieszczających, że nie znajdziesz uprawników sumienia, wiekowych dam z odrazą szyjących pończochy i krojących ciasta oraz wszystkich innych postaci, które miał na zbyciu. Duszę jego koiły przeraźliwe maski, obrzydliwe włochate pajacyki wyskakujące z pudełka i straszące przekrwionymi ślepiami, latawcy w postaci szczerzących kły wampirów i demoniczni akrobaci, którzy ani myśleli spocząć, lecz znienacka rzucali się na dzieci, wyrywając je z drzemki.
Tylko w tym znajdował uciechę i takie były jego wentyle bezpieczeństwa. Możecie się domyślić, że to właśnie jest ta postać, której w tej historii przyda się jakaś odmiana. Czyli znowu mamy tutaj nawiązanie do tego motywu, który wielokrotnie w tych opowieściach będzie się jeszcze powtarzał. Świerz za kominem jest zdecydowanie najzabawniejszą opowieścią wigilijną, jaką czytałam. Mamy tutaj mnóstwo przezabawnych zdań. Właściwie każda wypowiedź bohaterów, każdy komentarz narratora jest godny zaznaczenia i przeczytania głośno. Mamy tutaj na przykład opiekunkę do dziecka, która znana jest ze swojej niezdarności. Tym razem Tilly wprost przechodziła samą siebie. Jej wszechobecność była przedmiotem ogólnego podziwu. 25 po drugiej była za walidrogą w korytarzu, dokładnie o 2:30 stawała się trudną do pokonania przeszkodą w kuchni, by za 25:03 udaremnić wejście na poddasze. Główka dziecięca stanowiłaby także kamień pobiorczy wszelkich odmian materii, zwierzęcej, roślinnej i mineralnej. Nie było przedmiotu w ten czy inny sposób użytecznego, który by w pewnej chwili nie wszedł w bezpośredni kontakt z ową łepetyną. Niezwykle zabawna historia, która opowiada o tym, że należy wierzyć własnym uczuciom i czasami serce podpowiada nam lepiej niż rozum czy wzrok. Kolejną historią, którą znajdziemy w tym tomie, jest Życiowa batalia i tu muszę powiedzieć, że jest to z kolei najgorszy utwór Dickensa, jaki czytałam kiedykolwiek. Moim zdaniem ta akurat historia nie jest specjalnie udana. Jest to romans, historia miłosna z taką zagadką, ale zbudowaną bardzo na siłę. No i przede wszystkim zupełnie niewiarygodne dla mnie są tutaj postacie. Motywacja bohaterów jest jakaś dziwna i niewytłumaczalna. Zupełnie nie ma podstaw psychologicznych, także mam wrażenie, że jest to taki utwór stylizowany trochę na utwór romantyczny i może stąd się to bierze, bo to faktycznie nie dzieje się współcześnie i jest tu takie nawiązanie w ogóle do romansu jako gatunku. Moim zdaniem akurat ta opowieść jest dosyć nieudana, więc szybko przejdźmy do trzeciej, która jest naprawdę świetna. A ta trzecia opowieść to Sygnaturki. Opowieść o duszkach, za sprawą których jedne dzwony wyganiają stary rok, a inne przydzwaniają nowy. Ale tak naprawdę jest to przede wszystkim opowieść o Trotim, Tobim Weku, człowieku, który jest gońcem, starszym panu, który ma kochającą córkę i w ogóle jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo ciepłą postacią, którą bardzo łatwo jest polubić. Tobi w wyniku różnych okoliczności i w wyniku rozmów z bogatymi ludźmi dochodzi do wniosku, że wszyscy ludzie biedni są źli z urodzenia. Oznacza to, że człowiek biedny tak naprawdę ma w sobie jakieś takie zło, z którym może próbować walczyć, ale które i tak sprawi, że będzie potępiony, upadnie na dno, że jego czyny są nikczemne. Oczywiście my doskonale widzimy, że sam Tobi jest człowiekiem bardzo dobrym i jego moralność i dobroć przewyższa zdecydowanie to, co prezentują wspomniani bogacze. Natomiast on sam potrzebuje działania sił nadprzyrodzonych i znowu pewnych noworocznych duszków mieszkających w dzwonach zwanych sygnaturkami, które pokażą mu, dlaczego ludzie biedni postępują w pewien sposób i pokaże mu, że ludzie bogaci wcale nie są wolni od złych zachowań. W tej historii znajdziemy wszystko to, co ja u Dickensa uwielbiam. Z jednej strony poczucie humoru, a z drugiej ta opowieść jest bardzo wzruszająca. Dickens ma takie głębokie, społeczne podejście, opisuje biednych i tłumaczy ich zachowania z bardzo dużą świadomością tego, co kieruje człowiekiem, ale z drugiej strony pokazuje też bogatych i ich dobroczynność i to, że bardzo często traktują oni biednych jak dzieci albo spisują biednych ludzi na straty, uważając, że nie są oni i tak w stanie nic pozytywnego osiągnąć, nic dobrego zrobić. I to właśnie te dwa tomy zbierają opowieści wigilijne, które wydane były w formie książkowej. Natomiast po sukcesie tych książek Dickens postanowił w swoim czasopiśmie wydawać kolejne opowieści wigilijne w specjalnych świątecznych numerach. Były tam opowieści różnych autorów, ale oczywiście sam Dickens również przygotowywał na tę okazję jakąś nową historię. I właśnie te opowieści, które dotychczas nie były jeszcze w Polsce wydane, zostały zebrane w tym trzecim tomie, opowieści wigilijne Czym jest dla nas Boże Narodzenie. Bardzo dziękuję księgarni czytam.pl, od której dostałam tę książkę. No i niestety nie zdążyłam jej jeszcze przeczytać. Przeczytałam jak na razie pierwszą historię,
która jest fragmentem klubu Pikwika i jest właściwie wyjątkiem, ponieważ jest po prostu rozdziałem z powieści, a nie opowieścią publikowaną w gazecie, oraz prawie całą opowieść pod tytułem Choinka, która opowiada nam o tym, jak patrząc na choinkę wracamy wspomnieniami do dzieciństwa, jakie choinka budzi w nas skojarzenia i jak działa na naszą wyobraźnię. Jest to coś, do czego zamierzam sięgnąć w te święta i mam nadzieję, że coś więcej Wam jeszcze na ten temat opowiem. Jak widzicie, te różne opowieści wigilijne mają wiele wspólnego. Po pierwsze, motyw Bożego Narodzenia. Najczęściej dzieją się w trakcie Bożego Narodzenia, przed Bożym Narodzeniem, bądź też w okolicach Nowego Roku. Poza tym bardzo często pojawiają się w tych historiach motywy nadprzyrodzone i część z nich jest dosyć mroczna. Mamy tutaj takie praktycznie horrorowe, gotyckie fragmenty. Ale nie to jest najważniejsze, bo przede wszystkim wszystkie opowieści wigilijne Dickensa zawierają naukę moralną dla czytelnika. Pokazują nam, co jest w życiu najważniejsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę i przede wszystkim pokazują, że każdy człowiek, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, jaką ma przeszłość, co go spotkało, jest w stanie się zmienić i jest w stanie się zmienić na lepsze. To, co jest najmocniejszą stroną tych opowieści, to to, że zawierają w sobie nie tylko to takie pouczające przesłanie, ale pokazują dużo problemów społecznych i to naprawdę opisanych w sposób zrozumiały i bardzo głęboki, jak na takie krótkie historie. Widać, że Dickens naprawdę miał przemyślane te problemy, że one go naprawdę dotyczyły i że je rozumiał. No i oczywiście warto sięgać po te historie, bo są napisane po prostu fantastycznym, pełnym, delikatnego, subtelnego poczucia humoru językiem. Zdania Dickensa są skomplikowane, złożone i dają ogromną satysfakcję. Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć znowu o tym wydaniu, dlatego że te opowieści są w nowym tłumaczeniu. Wydawnictwo zdecydowało się na tłumaczenie Jerzego Łozińskiego i jak wiecie, jest to tłumacz dosyć kontrowersyjny, znany przede wszystkim z tłumaczenia Władcy Pierścieni, za którym ja też nie przepadam, ponieważ są tam pozmieniane różne nazwy, ale nie można odmówić mu dużych zdolności językowych. I w przypadku Dickensa sprawdził się fantastycznie. Ja tak naprawdę teraz mam ochotę czytać Dickensa tylko w przekładzie Łozińskiego i mam nadzieję, że więcej jego przekładów będziemy dostawać, chociaż również przekłady Tadeusza Denela, które czytałam, były świetne. Łoziński doskonale oddaje poczucie humoru Dickensa, świetnie radzi sobie z tymi wielowarstwowymi, strasznie długimi zdaniami, więc naprawdę ogromny szacunek do wydawnictwa, że zdecydowało się na tak uznanego i tak dobrego tłumacza. No i oczywiście mówiąc o języku, nie mogę nie przeczytać kolejnego fragmentu. Dickens świetnie rozpoczyna swoje opowieści, więc jeżeli chcecie zobaczyć, na czym polega jego styl, to wystarczy po prostu sięgnąć na początek. Tutaj mamy początek sygnaturek. Niewiele jest osób, a ponieważ nie jest to rzecz bagatelna, aby autor opowieści i czytelnik porozumieli się możliwie jak najszybciej, proszę zważyć, że obserwacji tej nie ograniczam do osób młodych ani niskich, lecz obejmuję nią wszystkich ludzi. Małych i dużych, młodych i starych, jeszcze rosnących i już się znowu kurczących. Niewiele jest zatem, powiadam, osób, które chętnie spałyby w kościele. Nie mam rzecz jasna na myśli kazania w trakcie upału, bo każdemu zdarzyło się w takiej czy innej sytuacji zdrzemnąć raz czy drugi. Chodzi natomiast o samotny nocleg w kościele. I jeszcze sam początek kolędy prozą. Zacząć trzeba od tego, że Marley nie żył. Co do tego nie mogło być żadnych wątpliwości. Akt pochówku podpisali pastor, urzędnik, przedsiębiorca pogrzebowy i główny żałobnik. Podpisał Scrooge. A nazwisko Scrooge'a na dokumencie miało wszak swoją wagę, jak zawsze, gdy zdecydował się przyłożyć do czegoś rękę. W starym Marleyu tyle było życia, co w ćwieku w drzwiach. Nie powiem, żebym świetnie wiedział, co tak silnie wiąże ze śmiercią ćwiek drzwiowy. Osobiście raczej skłaniałbym się do przekonania, że gwóźdź do trumny jest najbardziej śmiertelny z całego dobrodziejstwa, które można znaleźć w sklepie żelaznym. Wszelako jest w tym porównaniu mądrość naszych przodków, a gdyby mojej bezbożnej ręce zachciewało się w niej gmerać, jakie byłyby perspektywy królestwa? Pozwólcie zatem, że powtórzę dobitnie. Marley był martwy niczym ćwiek w drzwiach. Jak widzicie, gorąco polecam Wam opowieści wigilijne Dickensa. One charakteryzują się pewną powtarzalnością, ale przecież święta to przede wszystkim tradycja, a tradycja to powtarzalność, więc warto wracać do tych samych sprawdzonych motywów. I jeszcze mały bonus. Książka, o której nie mogę Wam zbyt dużo powiedzieć, bo jeszcze jej nie czytałam, też mam ją w planach na te święta. Mój zeszłoroczny prezent gwiazdkowy.
Bożonarodzeniowe opowieści. Książka również wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka, które, żebyście nie mieli wątpliwości, nie jest sponsorem tego filmu. Jest to zbiór opowieści, tym razem z innych krajów. Zbiór opowieści albo napisanych jako opowiadania, albo wyciągniętych z różnych innych książek. Ja jak na razie czytałam pierwszą opowieść autorstwa Czechowa. Opowiadanie, jak to u Czechowa, zabawne i wzruszające równocześnie. Bardzo dobre, może nie najlepsze w twórczości tego autora, ale zdecydowanie warte polecenia. Teraz czytam drugą opowieść, która z kolei jest autorstwa Gogola. Opowiada o perypetiach pewnego diabła, który stara się namieszać jak najwięcej do póki jeszcze nie ma świąt. Znajdziemy tutaj fragment chłopów opowiadający o gwiazdce, znajdziemy tutaj fragment potopu opowiadający o gwiazdce i znajdziemy tutaj opowieść wigilijną autorstwa Prusa, który przeze mnie wielokrotnie był porównywany do Dickensa, bo moim zdaniem jest to autor, który najbardziej Dickensa wśród polskich pisarzy przypomina. I jego opowieść wigilijna jest tak bardzo podobna do kolędy prozą, że aż mam zamiar prześledzić tę historię. I czy tutaj nie ma jakiejś zależności. I to już wszystko na dziś. Korzystając z okazji, życzę Wam wesołych, rodzinnych, cudownych, pełnych odpoczynku świąt. Mam nadzieję, że znajdziecie czas na jakąś dobrą lekturę, być może bożonarodzeniowych bądź wigilijnych opowieści. Jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę w ramach świątecznych prezentów dla mnie i dla Asi. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym filmiku, który powinien pojawić się już jutro. Pa!